Także nowe portfele prowizyjne Value. Z czego się składają, jak działają, czym się różni to od dotychczasowych rozwiązań. Nowy system wygląda następująco. Podobnie jak w tej chwili, system czy procedura wypłacenia tego wynagrodzenia rozpoczyna się tak samo w sobotę rano, po przeliczeniu i ostatecznym zamknięciu okresu rozliczeniowego. Natomiast tutaj w tych pomarańczowych ramkach pojawia się nowy element. Tak? Pojawia się coś, co nazywa się portfel Value i już Wam mówię, o co chodzi. Portfel Value to jest taki nasz wewnętrzny twór, który za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda w Waszych wirtualnych biurach. Natomiast portfel daje Wam możliwość dostępu do pieniędzy już natychmiast po rozliczeniu okresu, czyli tego samego, w tej samej chwili, kiedy okres rozliczeniowy następuje, jego zamknięcie, środki, Wasza prowizja jest jakby przekazywana bezpośrednio do tegoż portfela Value. Ja tu sobie włączę rysik, tak będzie mi łatwiej pokazywać, tak? Czyli krokiem pierwszym jest naliczenie, krokiem drugim właśnie przekazanie do portfela Value. I ważna informacja, drodzy Państwo, już w tym momencie macie Państwo pieniądze do dyspozycji. W jaki sposób? Już w tej chwili możecie złożyć zamówienie, opłacić je środkami, które macie zgromadzone w portfelu Value. I dopiero pozostałość tego, to co w portfelu zostaje, jest, tak jak poprzednio, najpóźniej do czwartku w nadchodzącym tygodniu wypłacane na Wasz portfel. I tutaj zmienia się również dostawca tego portfela. Związaliśmy się z nową platformą, z nową firmą. Firma nazywa się PayQuicker. Jest to amerykański podmiot właśnie finansowy, który zajmuje się obsługą firm, które działają w takich branżach jak nasza, sprzedaży bezpośredniej, marketingu sieciowego. Wybraliśmy tego partnera z wielu powodów, natomiast jakbym miał to wszystko podsumować w jedno zgrabne zdanie, to powiedziałbym, że przekonaliśmy się, że ludzie w firmie PayQuicker bardzo dobrze rozumieją branżę, w której działamy. Tak? Świetnie się rozumiemy, rozwiązania, które stosujemy, są dla nich w pełni zrozumiałe. No i cóż, początkowa współpraca przebiega bardzo płynnie. Jesteśmy dobrej myśli, że dodatkowe korzyści będą rzeczywiście tutaj płynęły z tego. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie będzie dla Was bardziej wygodne. Na ten slajd naniosłem też taką małą symulację finansową, czyli dajmy na to, wracamy do soboty. Przykładowy biznes partner zarobił w danym zamkniętym właśnie okresie rozliczeniowym przykładową kwotę 100 euro, żeby się okrągło liczyło. A więc to 100 euro po zamknięciu okresu trafia, pojawia się w wirtualnym portfelu Value. Za chwilkę Wam pokażę, jak ten portfel wygląda. I już w tej chwili, już w tą sobotę rano można użyć tych pieniędzy do opłacenia zamówienia, czyli nie musicie czekać z zamówieniami aż do czwartku. Tak, możecie już wykorzystać zarobione prowizje natychmiast po ich przekazaniu do portfela, czyli już w sobotę. No i powiedzmy, że to przykładowy biznes partner złożył sobie zamówienie, za które zapłacił 30 euro dla przykładu i pozostałość, czyli 70 euro, zostanie wypłacone tak jak do tej pory na portfel zewnętrzny prowadzony przez firmę PayQuickera. Natomiast z portfela PayQuicker dalej mamy pieniądze do dyspozycji poprzez przelew do naszego banku. Stąd również możemy zapłacić za zamówienie i za chwilkę pojawi się tu jeszcze dodatkowy element, o którym powiem za sekundę, ponieważ jest to nowość, na którą wszyscy bardzo czekaliśmy. W dalszej części, na dalszych slajdach pokażę Wam troszeczkę więcej szczegółów na temat nowych elementów, czyli portfela Value oraz portfela PayQuicker. Więc przechodząc do portfela Value, jak działa ten portfel? Drodzy Państwo, znajdziecie go, kiedy już uruchomimy 30 stycznia 2020 roku ten nowy mechanizm, znajdziecie w nowej zakładce pod działem rozliczenia, tak, czyli pod głównym linkiem rozliczenia, tutaj gdzie strzałeczka pokazuje, pojawi się nowy link, nowa zakładka, która będzie nazywała się Portfel Value. Ja Wam to za chwilkę na żywo pokażę na ekranie, jak to będzie wyglądało. I działanie portfela wygląda tak. Więc w nocy z piątku na sobotę prowizja jest do Twojej dyspozycji od razu po rozliczeniu okresu rozliczeniowego. Czyli zaglądasz do systemu w sobotę rano, masz prowizję na portfelu Value. Również na portfel Value będą trafiały rozmaite inne rozliczenia, niekoniecznie prowizje, na przykład na
nagrody finansowe, które wypływają z konkursów. W tej chwili trwa program Step by Step, także nagrody z tego programu finansowe będą również trafiały do Was tą drogą. No i możesz natychmiast wykorzystać te środki do opłaty za zamówienie. Pojawia się taka nowa forma płatności pod nazwą Portfel ULU w naszym sklepie. Natomiast reszta niewykorzystana na zamówienia zostaje do czwartku wypłacona na wirtualny portfel PayQuicker. No i to właściwie wszystko. Jak za chwileczkę zobaczycie na żywo, jak ten portfel ULU wygląda w systemie, to myślę, że wszystko będzie jasne. I teraz tak, kiedy środki trafiają już na portfel ULU, przepraszam, na portfel PayQuicker, ten finalny, końcowy, to chcę Wam w paru krokach opowiedzieć, w jaki sposób przystąpić do użytkowania tego portfela, w jaki sposób zacząć go używać. To się odbywa w paru krokach, które wyglądają dość podobnie jak rejestracja w jakimś serwisie, gdzie po prostu podajecie swoje dane w jakimś serwisie biznesowym czy finansowym. Więc w kroku pierwszym. Ten krok pierwszy również będzie miał miejsce w sobotę, czyli zaraz po zamknięciu okresu rozliczeniowego. Platforma PayQuicker wyśle do Was wiadomość e-mail, która wygląda troszeczkę tak jak tutaj na ekranie. To będzie wiadomość po angielsku, tu będzie dosłownie jedno zdanie i jedna rzecz, którą można z tym mailem zrobić, to kliknąć w link, który znajduje się tutaj w tej wiadomości. To jest po prostu zaproszenie do założenia konta prowizyjnego w ULU. Należy kliknąć w ten link, który pokaże się w wiadomości i przejść do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem jest otwarcie poprzez kliknięcie wspomnianego linku specjalnej strony, gdzie będzie trzeba uważnie wykonać wszystkie kroki. Tutaj na wstępie, zanim zaczniecie wypełniać te pola formularzy, można sobie wybrać wersję językową, która bardziej nam pasuje. Tutaj gdzieś na dole tej strony będzie taki wybór właśnie wersji językowej. Można się tam przestawić na język czeski, polski i wiele innych języków, natomiast te nasze główne języki tam funkcjonują. Także wypełniamy starannie wszystkie kroki, które właśnie kreator zakładania konta nam podpowiada. Trwa to dosłownie do 5 minut, jeżeli ktoś w miarę sprawnie się posługuje klawiaturą. Proponuję robić to jednak na dużym komputerze, nie w telefonach czy w tabletach, po prostu jest wygodniej, tak? Jest łatwiej uniknąć błędów, pomyłek. W kolejnym kroku, kiedy już powypełniamy te wszystkie informacje, tam w ostatnim kroku tego procesu jest potwierdzenie adresu e-mail, tak? Czyli wpisujecie adres e-mail, który powinien być adresem prawdziwym, takim, z którego rzeczywiście korzystacie, na który faktycznie będziecie odbierać wiadomości, ponieważ na ten adres będą przychodziły informacje o tym, że został zasilony wasz portfel, że prowizja tam trafiła, tudzież różne inne jakieś systemowe informacje, które od platformy PayQuicker będziecie otrzymywać. Więc bardzo proszę dopilnować, żeby ten adres był czynny, prawdziwy i używany. I w odpowiedzi na to też otrzymacie kolejną wiadomość mailową, prośba o potwierdzenie adresu e-mail. Podobnie jak poprzednio, ta wiadomość jest bardzo krótka, zawiera jeden link, który mówi kliknij tutaj, aby potwierdzić prawdziwość swojego adresu. I tutaj, kiedy klikniecie w ten link, to w tym momencie już możecie się zalogować do platformy, już możecie z konta korzystać, zakończona jest rejestracja. No i właśnie w kolejnym kroku możecie już z platformy korzystać, tak? Możecie się logować i korzystać. I teraz bardzo ważne, żeby powiedzieć głównie o nowych formach dostępu do pieniędzy z portfela PayQuicker. Realizujemy go na kilka sposobów. Oczywiście, punkt pierwszy, przelew do Twojego własnego banku, czyli można z PayQuickera przekazać środki do dowolnego banku, w dowolnej walucie, w dowolnym kraju. Już wiem, że padają też pytania, czy wielu użytkowników naszych korzysta też z platformy Revolut. Revolut tak jak najbardziej działa, też daje się konto Revolut zdefiniować tutaj jako konto bankowe, na które można przekazać środki. Pamiętamy tylko, że jeśli Revolut, to wybieramy następującą parę, waluta i kraj, to jest konto w euro i kraj Wielka Brytania, tak? Czyli przekazujemy środki do Wielkiej Brytanii w walucie euro. Także o tym pamiętajmy, jeśli dodajemy konto w Revolucie. Natomiast każdy inny bank oczywiście jak najbardziej jest dostępny. Dalej, kolejna możliwość. Oczywiście możemy również portfel
speaker zapłacić za zamówienie w Wellio. Możemy również, to jest nowa funkcja, z której wcześniej mieliśmy, w tej chwili bardzo się niektórzy z niej cieszą, ponieważ bardzo często między biznes partnerami, między użytkownikami portfeli są potrzebne jakieś rozliczenia, prawda, różnego typu. Potrzebujecie po prostu między sobą przekazywać środki na różne cele i potrzebujecie zrobić to szybko. A więc w portfelu PayQuicker mamy możliwość przekazywania pieniędzy między biznes partnerami, między posiadaczami portfeli w trybie natychmiastowym. Czyli bez oczekiwania na to, aż przelew się zaksięguje. Po prostu natychmiast, w czasie rzeczywistym. No i drodzy Państwo, kolejna nowość, bardzo atrakcyjna, bardzo się z niej cieszymy. Mamy we współpracy z firmą PayQuicker własne firmowe karty płatnicze w systemie Mastercard. Widzicie, tu jest projekt tej karty, tak ona wygląda. Karta jest dostępna dla każdego użytkownika natychmiast po zarejestrowaniu, wtedy, gdy wpłynie tam co najmniej 6 euro, ponieważ 6 euro jest to opłata za wygenerowanie i przysłanie karty i kartę sobie zamawiamy sami, po prostu po zalogowaniu się do swojego konta, tam w sposób bardzo wyraźny jest opcja zamówienia karty dla siebie. Przyjdzie ona oczywiście na ten adres, który podamy przy zakładaniu konta, więc też dbajmy o to, żeby tam nie pomylić się w adresie, żeby adres był rzeczywistym, prawdziwym adresem zamieszkania. Ok, i teraz właśnie jest ten moment, kiedy chciałem Wam pokazać te funkcje, jak one wyglądają na żywo na komputerku. Przełączę się do udostępniania ekranu. W tej chwili powinniście widzieć zamiast slajdu zawartość mojego ekranu. Powinna być tutaj strona Wellio. Ja na podglądzie widzę, że działa dobrze. Więc tak, po pierwsze chciałbym Wam pokazać, gdzie i jak wygląda portfel Wellio, o którym przed chwileczką mówiłem. Więc tak, po 30 stycznia, kiedy klikniecie sobie w zakładkę rozliczenia, to tutaj pojawi się taka nowa opcja. Pojawia się opcja portfel Wellio. Po wejściu w to miejsce wyświetli się taka tabela, która właśnie jest waszym portfelem. Widzimy tutaj dostępne środki, widzimy różne transakcje, które się dzieją po drodze, tak? Tu w tej chwili mam kilka testowych, przykładowych transakcji, ale właśnie może być tutaj dodatnia operacja, zasilenie portfela prowizją za jakiś okres. Może być tutaj również operacja pod tytułem płatność za zamówienie, wtedy oczywiście schodzi nam z konta odpowiednia kwota. Może się tu pojawić również jakaś nagroda finansowa z programu jakiegoś konkursu lub też inne rozliczenia, które czasami się zdarzają. No i tutaj dostępne środki to jest ta kwota, która przy najbliższej wypłacie, czyli w najbliższą środę czwartek, zostanie przekazana na wasz portfel PayQuicker. Z tego miejsca również będziecie Państwo mogli sobie generować tutaj, eksportować na przykład raporty, które będą potrzebne do celów podatkowych, wyfiltrować sobie tylko odpowiedni status, odpowiedni okres i będziemy w stanie wyświetlić sobie wszystkie rozliczenia, które miały miejsce między nami a Wellio w tym zadanym okresie. Drugie miejsce na portalu Wellio, gdzie widzimy obecność portfela Wellio, to jest sklep. Ja tutaj sobie już dodałem wcześniej produkt do koszyka, żeby tylko Wam pokazać, jak inicjować proces płatności. Mamy produkt w koszyku, który chcemy kupić. Idziemy dalej do formularza składania zamówienia. Oczywiście wypełniamy cały formularz i tam, gdzie jest wybór formy płatności, pojawiają się dwie nowe formy płatności, czyli właśnie pierwsza portfel PayQuicker. I druga nowa forma płatności, portfel Wellio. Kiedy ja sobie wybiorę portfel Wellio jako formę płatności, w niebieskim polu poniżej wyświetla mi się jeszcze kwota dostępnych w danym momencie środków. I kiedy kliknę dalej i w ten sposób zamówienie zostanie złożone, no ja tu nie wypełniłem w pełni formularza, dlatego widać błędy, to oczywiście tu w portfelu na liście transakcji pojawi się płatność za zamówienie o konkretnym numerze na konkretną kwotę. Także w takich dwóch miejscach w naszym wirtualnym biurze zobaczycie, jak wygląda portfel Wellio, ten nasz wewnętrzny. No i teraz przeszedłem na kolejne okienko. Tutaj widzimy stronę logowania już do portfela PayQuicker.
został wcześniej założony. Państwo wcześniej właśnie będziecie musieli dokonać tej operacji aktywacji konta na zaproszenie. Natomiast ja się w tej chwili loguję już do konta, które istnieje. Także nazwa użytkownika lub adres e-mail, jedna informacja, hasło, które sobie wcześniej zdefiniowaliście, druga informacja. Oczywiście jest również tutaj opcja przypomnienia hasła, jeżeli zostało zagubione, lub przypomnienia nazwy użytkownika, jeśli została zapomniana. Natomiast nawet jeśli nazwa użytkownika zostanie zapomniana, zawsze możemy się zalogować już tutaj przy pomocy adresu e-mail. Klikam przycisk zaloguj i czekamy chwilkę, aż się załaduje strona. OK. No i tak, drodzy Państwo, tak wygląda strona portfela PayQuicker po zalogowaniu. Już pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić, że jest ten system bardziej nowoczesny, bardziej czytelny niż ten, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia. I króciutka wycieczka po całym tutaj panelu. W miejscu, które w tej chwili pokazuję, w prawym górnym rogu jest saldo, które saldo mojego konta prowizyjnego. Na głównym oknie widzimy ostatnie kilka transakcji, które zostały dokonane, czyli jakieś zasilenia prowizją, jakieś płatności za zamówienia lub wypłaty na wasze rachunki bankowe. I teraz właściwie pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, kiedy się zalogujemy do konta, to jest zamówić sobie kartę. Zamówienie karty pojawi się tutaj na górze pod paskiem nawigacji, na takim szarym polu. Będzie właśnie widoczna zachęta do tego, żeby zamówić sobie kartę z przyciskiem do rozpoczęcia tego zamawiania. Tak? Kiedy to zrobicie, karta Mastercard WellU przyjdzie do was w ciągu kilku, maksymalnie gdzieś kilkunastu dni. PayQuicker deklaruje czas dostawy karty na maksymalnie 15 dni, natomiast już w praktyce wiemy, że to się tutaj w granicach Europy odbywa poniżej 10 dni, także dość szybko. Opłata za zamówienie karty wynosi około 6 euro, niecałe 6 euro, no więc 6 euro trzeba najpierw mieć na koncie, żeby kartę móc sobie zamówić. Ta opłata obejmuje zarówno już stworzenie karty, jak i jej wysyłkę na wasz wskazany adres. Druga rzecz, którą warto zrobić po zalogowaniu, drodzy Państwo, to wejść w zakładkę konto i dodać sobie konto bankowe, na które będziecie przelewać swoje środki. Tutaj jest opcja dodaj konto bankowe, którą w tej chwili podświetlam. Kiedy ją kliknę, wyświetla się formularzyk, który należy uzupełnić odpowiednimi informacjami, tak, żeby sobie to konto móc zdefiniować. Na początek waluta i kraj docelowy, a później własna nazwa konta, które możemy sobie nazwać dowolnie, bo to jest tylko dla nas. No, właścicielem konta jesteśmy my domyślnie. Nazwa banku, numer konta pełen w międzynarodowym formacie. No i możemy sobie tutaj jeszcze zdefiniować w celach takich poznawczych rodzaj tego rachunku. Kiedy klikniemy dodaj bank, zostanie ten numer rachunku dodany i od tego momentu będziemy mogli już sobie dokonywać przelewów. OK, także po pierwsze zamówiliśmy kartę, po drugie założyliśmy sobie konto bankowe, no i po trzecie możemy wykonać stąd przelew, tak? Czyli zakładka wykonaj przelew, opcja pierwsza, wyślij płatność natychmiastową. Płatność natychmiastowa to jest ta operacja przekazywania pieniędzy w czasie rzeczywistym między biznespartnerami. Także w formularzyku, który mi się tutaj wyświetlił, domyślnie zaznaczona jest opcja inny partner. Jako odbiorcę musimy tutaj wpisać albo adres mailowy osoby, do której wysyłamy środki, albo no, ten identyfikator, czyli nasze ID, numer ID, który macie nadany przez WellU. Kwota i wyślij pieniądze i w czasie natychmiastowym odbiorca otrzyma te środki bez opłat. No i oczywiście możemy stąd wykonać przelew również do twojego banku na konto uprzednio właśnie zdefiniowane. Także wybieramy sobie to konto tutaj wtedy z listy, jeśli mamy ich kilka, podajemy walutę, klikamy przelew i w ciągu, tak jak tu jest napisane, od 1 do 5 dni roboczych ten przelew jest realizowany. Znowuż w praktyce już widzimy, że to się odbywa najczęściej w ramach Europy oczywiście. W Unii Europejskiej, kiedy gdzieś działają przelewy szybkie międzynarodowe, doba maksymalnie dwie
jesteśmy i mamy środki w dyspozycji. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe informacje. Kiedy mamy oczywiście jakiekolwiek wątpliwości, możemy się skontaktować z działem obsługi klienta, możemy również sobie pobrać aplikację mobilną na iPhone'a lub telefon z Androidem, gdzie też możemy podglądać właśnie stany i operacje dokonywane na portfelu PayQuicker. Także jak widzicie, jest to dosyć proste. Ja idę dalej z prezentacją, bo jeszcze kilka informacji istotnych na sam koniec. Drodzy Państwo, weryfikacja tożsamości. To jest coś nowego w naszej firmie, natomiast staje się to w tej chwili powszechną praktyką u godnych zaufania firm finansowych. Mianowicie weryfikacja tożsamości. Otóż instytucja finansowa, która obsługuje nas, jest bardzo mocno zobowiązana przestrzegać różnych przepisów, różnych reguł, które są związane z przeciwdziałaniem finansowania terroryzmu, tudzież prania brudnych pieniędzy. I stąd nastąpi weryfikacja tożsamości. Jak to wygląda? Zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości wtedy, kiedy suma łącznych wpływów na konto prowizyjne w PayQuickerze zbliży się do 1000 euro. I wtedy dostaniecie Państwo wiadomość, albo przy kolejnym logowaniu się do portfela PayQuicker zostaniecie poproszeni właśnie o potwierdzenie swojej tożsamości. Ta tożsamość, to potwierdzenie polega na tym, że wysyłamy tam poprzez specjalny formularz dwa dokumenty. Jednym z nich jest dowód tożsamości, skan lub czytelne zdjęcie dowodu tożsamości, paszportu, dowodu osobistego. I drugi dokument to będzie potwierdzenie waszego adresu zamieszkania, tego, który podaliście przy rejestracji. Mówimy o adresie zamieszkania, czyli tam, gdzie fizycznie mieszkamy. I tutaj tym drugim dokumentem może być wyciąg z konta, który zawiera właśnie adres zamieszkania, może być to jakiś rachunek za telefon, rachunek za prąd czy za internet, no po prostu coś, co jest jakby przypisane do tego adresu zamieszkania. Więc bardzo ważne jest, żeby już tak naprawdę zakładając konto, nawet pierwsze podstawowe konto biznespartnerskie w WellU, zadbać o to, żeby podać prawdziwe dane osobowe. To jest zresztą wymagane oczywiście naszym regulaminem, no po prostu podajemy prawdziwe dane osobowe, pod których występujemy. I prawdziwe adresy, prawdziwe telefony, które są czynne. Zważamy na to, żeby nie było tam pomyłek. Więc po prostu bardzo proszę, żeby zwrócić na to szczególną uwagę przy zakładaniu kont prowizyjnych w PayQuickerze, no żeby po prostu uniknąć jakichś konieczności, nie wiem, dosyłania jakichś dodatkowych wyjaśnień, żeby uniknąć przestojów. Tak jak powiedziałem, ważne, ta weryfikacja tożsamości odbywa się nie przy samej aktywacji konta, tylko wtedy, kiedy łączna kwota wpływów na konto prowizyjne zbliży się do około 1000 euro, pewnie gdzieś jak tam kliknie jakieś 900 kilka euro, tak, to wtedy przy kolejnym logowaniu zostaniemy o takie sprawdzenie poproszeni. Kolejna ważna informacja, kiedy zaczynamy? Drodzy Państwo, po raz pierwszy tym nowym modelem wypłacimy prowizje, które będą naliczone za okres 490. Ten okres, który trwa w tej chwili, rozpoczął się galą WellU styczniową w 2019 roku i tutaj widzę, że mam mały błąd, powinien być to 2020 rok, czyli dokładnie rozliczenie 490 okresu nastąpi 1 lutego 2020 roku. A więc biznes partnerzy, którzy mają naliczoną za ten okres prowizję, otrzymacie zaproszenia do założenia portfeli prowizyjnych w PayQuickerze. No i ogromna prośba, kiedy tylko przyjdzie takie zaproszenie, reagujcie, zróbcie to i, no i po prostu korzystajcie bez opóźnień. 490 okres jest pierwszym, przy którym zastosujemy nowy system prowizyjny. No i cóż, drodzy Państwo, padło kilka pytań już na etapie, kiedy ogłaszaliśmy, że to rozwiązanie będzie wchodziło w życie. Właściwie padły różne pytania kręcące się wokół dwóch tematów. Więc pierwszy temat jest taki, co ze starym portfelem Payllution, tak? Czyli jeżeli mam jakieś środki na starym portfelu Payllution, wprowadzonym do tej pory HyperWallet, to czy będę musiał opróżnić ten portfel w momencie, gdy przejdziemy na PayQuicker?
Drodzy Państwo, nie będziecie musieli opróżniać tych portfeli, przynajmniej nie natychmiast, ponieważ konta PayIllusion należą do Was. To nie są konta, które prowadzi firma WillU, tylko to są Wasze konta, które są prowadzone według reguł, no, regulaminu, który jest do nich stosowany, czyli funkcjonują te konta tak długo, dopóki są aktywne. 12 miesięcy nieaktywności bodajże, o ile pamiętam, dopiero powoduje jakby zdeaktywowanie tego konta, tak? Czyli nie musicie natychmiast wypłacać wszystkiego, co macie na środkach, na kontach PayIllusion. Natomiast właśnie związane z tym drugie częste pytanie, no to jest sytuacja, że mam trochę środków na portfelu w PayIllusion, nie chciałbym ich wypłacać jeszcze sobie do banku, ale chciałbym skorzystać z nich do opłacania zamówień. Czy będzie to nadal możliwe? Tak, to będzie możliwe. W sklepie naszym przez jakiś czas, przez kilka tygodni nowa forma płatności PayQuicker i dotychczasowa forma płatności PayIllusion będą istniały jednocześnie. Przez kilka tygodni, zakładam, że będzie to czas około 2 miesięcy, 8 tygodni po rozpoczęciu. Czyli przez te kilka tygodni będziecie Państwo mogli spokojnie sobie opłacać zamówienia środkami, które macie na portfelach PayIllusion. Nie musicie ich natychmiast opróżniać. Natomiast, no cóż, kiedyś tam w przyszłości sugeruję jednak opróżnić te portfele, bo po prostu najnormalniej w świecie zaczniemy zapominać o tym, że je mamy, ponieważ nowe rozwiązanie będzie działało sprawnie, tak? Czyli będziemy sobie po prostu korzystać z tego, bo jest wygodniejsze. No i drodzy Państwo, w ten sposób zbliżyłem się do końca spotkania. Chcę powiedzieć, że ten webinar jako nagranie będzie za chwilkę dostępny na naszym kanale YouTube, także kto nie był na webinarze, będzie mógł sobie oczywiście te informacje powtórzyć. Kto był na webinarze, będzie mógł sobie powtórzyć, a kto nie był na webinarze, to oczywiście będzie mógł sobie się z nimi zapoznać. Również chcę powiedzieć, że zanim system zostanie uruchomiony na żywo, w wirtualnym biurze, w zakładce rozliczenia pojawi się pełna obrazkowa instrukcja aktywowania tego konta, więc dołożymy wszelkich starań, żeby nie było żadnych wątpliwości czy niejasności przy posługiwaniu się tym nowym mechanizmem. No i cóż, dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obecność i do zobaczenia na kolejnych webinarach. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy.